Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Niewiński, bardzo miło mi nagrywać dla Państwa kolejny odcinek mojej skromnej serii vlogowej. Mój dzisiejszy odcinek jest związany z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce kilka dni temu, mianowicie w ramach jednego z blogów, który prowadzę na Facebooku Historia Dalekiego Wschodu. Kilka dni temu wywiązała się pewna dyskusja, mianowicie przy wpisie poświęconym wydarzeniom z czasów dżurdżeńskiej dynastii Jin. Jeden z czytelników tego mojego bloga poprosił mnie o polecenie jakichś książek związanych właśnie z tym okresem w dziejach Chin. Ja kilka książek zaproponowałem w ramach swojego, prawda, komentarza, ale to wydarzenie, można powiedzieć, zachęciło mnie do nagrania filmu, już chciałem nagrać od jakiegoś czasu, mianowicie poświęconego poleceniu Państwu książek związanych z szeroko rozumianą historią Chin przedrewolucyjnych. W związku z tym chciałbym właśnie dla Państwa nagrać takie wideo. Tu już od razu zaznaczę na początku, że to wideo będzie miało dwie części. Dzisiaj mianowicie chciałbym Państwu polecić książki dostępne na polskim rynku po polsku. Natomiast w ramach kolejnego nagrania poleciłbym już Państwu pozycję o charakterze anglojęzycznym. To dzisiejsze nagranie, ten dzisiejszy vlog podzieliłbym jeszcze na takie, można powiedzieć, dwie, właściwie nawet trzy części. W pierwszej części wymieniłbym Państwu książki, które, powiedzmy, traktują o historii Chin w takim całościowym ujęciu. Natomiast w drugiej części poleciłbym już propozycje związane z jakimś danym okresem, bądź nawet, można powiedzieć, zagadnieniem związanym z historią Chin. No i tak jak powiedziałem, na początku chciałbym Państwu takie bardziej holistyczne prace polecić. I myślę, że w pierwszej kolejności warto zaproponować, przypuszczam, części z Państwa znaną książkę, mianowicie Historię Chin autorstwa Witolda Rodzińskiego. Jest to książka z lat 70., konkretnie z 1974 roku, znaczy, no, przynajmniej ja mam wydanie akurat z tego roku. I to jest, myślę, najlepsza książka poświęcona historii Chin w ujęciu holistycznym, napisana przez polskiego autora. Najlepsza właściwie to... Nie dam głowy, czy nawet nie jest to jedyna tego typu praca w naszym kraju. Książka, narracja w tej książce zaczyna się już tutaj od, powiedzmy, czasów takich prehistorycznych. Kończy się natomiast na początku XX wieku, konkretnie na początku lat 20., gdy powstaje partia komunistyczna, więc no, poświęcone jest to, no, przede wszystkim tak naprawdę dziejom Chin przedrewolucyjnym, sprzed rewolucji republikańskiej lat 1911-1912. Książka ma, drodzy Państwo, ponad 700 stron. Rozdziały są głównie skupione na opisie najważniejszych dynastii, jakie rządziły Chinami cesarskimi. No i po dzień dzisiejszy, chociaż mamy rok 2023, myślę, że to na polskim rynku, po polsku, jest jedna ze zdecydowanie najważniejszych pozycji. Kolejna książka autorstwa C.P. Fitzgeralda, Chiny, zarys historii i kultury.
To jest, drodzy Państwo, praca do pewnego stopnia trochę podobna do książki Witolda Rodzińskiego. Ona też przede wszystkim skupia się na Chinach przedrewolucyjnych. Też, można powiedzieć, pokazuje Chiny poprzez panowanie poszczególnych dynastii. Aczkolwiek, co też sam tytuł do jakiegoś stopnia sugeruje, to jest historia Chin, ale jednak skupiona przede wszystkim na ukazaniu historii kultury tego państwa. Także oczywiście polityka tutaj jest, są panowania poszczególnych dynastii, poszczególnych władców, ale jednak kluczowe w tym wszystkim jest chińska kultura, zaczynając, prawda, od filozofii, poprzez religię, na przykład piśmiennictwo, malarstwo. Także jest to w tym sensie praca dosyć ciekawa. No, też to już nie jest rzecz, powiedzmy, nowa. No, wydanie polskie, Warszawa 1974 rok, czyli podobnie jak praca Witolda Rodzińskiego, są to lata 70. I proszę Państwa, najnowsza, można powiedzieć, praca z tej dziedziny, czyli ujęcia Chin w kategoriach takiej historii bardziej holistycznej, to jest książka Michaela Wooda, Chiny, portret cywilizacji. Książka wydana w zeszłym roku. Przy czym tutaj no, te dzieje, które on opisuje, są, można powiedzieć, mają dłuższy charakter, ponieważ zaczyna on podobnie jak poprzednie pozycje w czasach jeszcze często prehistorycznych, ale kończy swoją narrację na rządach przewodniczącego Xi Jinpinga, czyli jak najbardziej no, dochodzi do czasów jak najbardziej nam współczesnych. Muszę przyznać, że jeśli mówimy o książkach wydanych w Polsce po polsku, tak właśnie traktujących dzieje Chin holistycznie, moim zdaniem to jest na dzień dzisiejszy praca najlepsza, ponieważ no, Michael Wood zrobił coś, co jest, muszę przyznać, bardzo trudne. On próbował przedstawić dzieje państwa środka od właściwie czasów zamierzchłych do dnia dzisiejszego, ale zarazem udało mu się, mam takie wrażenie po lekturze, jednak dość kompleksowo potraktować poszczególne okresy w dziejach Chin, panowanie poszczególnych dynastii. Udało mu się dość właśnie tak kompleksowo opisać poszczególne okresy w dziejach państwa środka. Co, gdy się właśnie chce taką holistyczną pracę stworzyć, jest zadaniem właśnie niezwykle trudnym. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o książki traktujące o takich całościowych dziejach państwa środka. Teraz chciałbym tutaj zaproponować Państwu kilka rzeczy już takich dotyczących no, wybranych okresów w dziejach Chin. No i tutaj od razu muszę zaznaczyć taką rzecz, że w Polsce, jeśli właśnie chce się dostać jakąś książkę poświęconą historii Chin, to albo mamy do czynienia właśnie z takimi pracami holistycznymi, natomiast jeśli chodzi już o wybrane okresy w dziejach państwa środka, to przeważnie możemy natrafić na książki poświęcone schyłkowi, no, Chinom królewskim, schyłkowi Chin królewskich i początkowym dziejom cesarstwa, czyli dynastia Qin i Han, ewentualnie schyłek imperium, czyli końcówka panowania Mandżurów, republika, rządy Guomindangu, no i komuniści. Tak naprawdę inne okresy, książki poświęcone innym okresom w Polsce wydawane nie są, a przynajmniej ja w ciągu tych już kilkunastu lat zajmowania się Chinami na takowe pozycje nie natrafiłem. No i w związku z tym no gros tych książek, które teraz Państwu mogę zaproponować, no to dotyczą przede wszystkim właśnie czasów Chin królewskich i początków cesarstwa. Pierwsza rzecz,
którą z tej kategorii bym Państwu polecił, to jest książka wydana bodajże w roku chyba 2018. Tak, 2018. Dzieje starożytnych Chin, kroniki pierwszych dynastii, praca autorstwa Macieja Kuczyńskiego. I to jest, drodzy Państwo, książka skupiona właśnie na tych najbardziej wczesnych, można powiedzieć, dziejach państwa środka, więc od tam, można powiedzieć, zarania ich historii, czasy, no w dużej mierze wciąż legendarnej, chociaż akurat Maciej Kuczyński w tej pracy przedstawia pewne tezy, które mogą wskazywać, że taka no do końca legendarna ona nie była, z czymś tam ona realnie istniejącym w tym czasie jest powiązana, więc czasy dynastii Xia, dynastii Shang, dynastii Zhou, no i wchodzących właśnie w skład dziejów tej dynastii epoka wiosen i jesieni walczących królestw, czyli mamy Chiny królewskie, panowanie tych właśnie dynastii, popadanie dynastii Zhou, wewnętrzny zamęt, no i czasy tych wojen domowych, które dały początek powstaniu cesarstwa, aczkolwiek narrację w tej książce Maciej Kuczyński kończy na no, zjednoczeniu przez króla Zhenga, późniejszego pierwszego cesarza właśnie ziem chińskich, już w samo, prawda, w same dzieje cesarstwa Qin on nie wchodzi. Bardzo dobra książka moim zdaniem, no serdecznie polecam wszystkim tym, którzy właśnie chcieliby tak kompleksowo, dokładnie kompleksowo zapoznać się właśnie z tym, jak wyglądały dzieje, te najbardziej zamierzchłe dzieje Chin właśnie związane z panowaniem królów tych trzech dynastii. Kolejna rzecz, przypuszczam, że tutaj w większości Państwu znana praca profesora Mieczysława Künstlera, pierwsze wieki cesarstwa chińskiego. Tutaj można powiedzieć, Mieczysław Künstler, no podobnie trochę jak Maciej Kuczyński, opisuje w tej książce, chociaż rzeczywiście w sposób dużo bardziej skrótowy, czasy Chin królewskich. Skupia się natomiast na antycznym cesarstwie chińskim, czyli na Chinach dwóch pierwszych dynastii cesarskich, dynastii Qin, no i na dynastii Han. Bardzo dobra moim zdaniem książka, szczególnie dla osób, które powiedzmy jakoś tak chcą wchodzić w ten temat, to zagadnienie dziejów cesarstwa chińskiego, potrzebują czegoś, co czyta się stosunkowo krótko, a jest takie, pomimo tego, że krótkie, dosyć treściwe w ramach, co jest treściwe w kwestie faktograficzne, no to tutaj pod tym względem ta książka moim zdaniem jest jak najbardziej godna polecenia. Kolejna rzecz, Cywilizacja chińska autorstwa Marcela Graneta, czy Graneta, mój francuski jest, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo powierzchowny. Książka też być może Państwu znana, ponieważ dostępna na polskim rynku od dobrych kilku dekad. Podobnie trochę jak praca profesora Künstlera, skupia się ona na Chinach królewskich, szczególnie tego królestwa dynastii Zhou oraz na dwóch pierwszych dynastiach cesarskich. Aczkolwiek obok tego, że jest ona chronologicznym opisem tego, co się w tym czasie w państwie środka działo, to ona ma jeszcze taki charakter, powiedzmy, bardziej analityczny, można powiedzieć, ponieważ analizuje tutaj pewne kwestie socjologiczne, mianowicie pokazuje pejzaż społeczności wiejskich w ówczesnych Chinach, miejskich, odnosi się dosyć mocno do systemu politycznego pierwszego cesarstwa, ponieważ analizuje, jak wyglądała instytucja cesarza, jak funkcjonowała biurokracja wczesnoimperialna. Także to jest praca oczywiście historyczna, ale też z pewnymi elementami o charakterze politologicznym i socjologicznym. Także też gorąco mogę tą książkę polecić, tym bardziej, że ona jest no nadal, z tego co widzę, bardzo powszechnie dostępna, czy to w antykwariatach, czy to w bibliotekach.
I ostatnia rzecz, którą chciałbym Państwu polecić, i tutaj muszę od razu powiedzieć, że ta książka odróżnia się od tego, co pokazałem Państwu wcześniej, ponieważ to jest praca o charakterze, można powiedzieć, to jest praca będąca w gruncie rzeczy zbiorem esejów poświęconych historii Chin przedrewolucyjnych. Jest to książka autorstwa Jacques'a Jerneta, francuskiego sinologa, w ogóle jednego z najwybitniejszych sinologów, jaki kiedykolwiek tworzył. Książka nosi tytuł Inteligencja Chin, społeczeństwo i mentalność. Jak Państwu powiedziałem na wstępie, to jest książka, która jest zbiórem esejów tego bardzo wybitnego badacza. Te eseje są, można powiedzieć, pogrupowane w takich czterech głównych blokach. Pierwszy to jest polityka i społeczeństwo, i można powiedzieć, że to jest taki blok o charakterze mocno politologicznym. On opisuje różne aspekty funkcjonowania systemu politycznego cesarstwa chińskiego, jak wyglądała partycypacja społeczeństwa w ramach polityki cesarskiej, przede wszystkim pod kątem, prawda, biurokracji imperialnej, systemu egzaminów. Drugi blok to antropologia i religia. Także tutaj są eseje poświęcone stosunku Chińczyków do religii na przestrzeni dziejów. Sporo także te miejsca poświęca misjom chrześcijańskim w cesarstwie chińskim. Trzeci rozdział, sposoby myślenia. No tutaj szeroko rozumiana myśl chińska dotykająca różnych obszarów, od polityki poprzez medycynę. A czwarta część, pismo. Także ono jest to poświęcone historii pisma chińskiego. Bardzo dobra książka, niezwykle, że tak powiem, inspirująca i interesująca. Trochę smutne jest, że Jacques Jernet, który ma wybitny tak naprawdę dorobek pisarski poświęcony Chinom, no nie doczekał się, z tego co widziałem, jakimś takiego szerszego wydawania swoich prac na rynku polskim. Ja do tej kwestii jeszcze odniosę się w ramach tutaj, prawda, drugiej części tego nagrania, już poświęconego anglojęzycznym pracom, ale no właśnie wielką wadą jest to, że opus magnum tego autora, Cywilizacja chińska, która jest też właśnie takim holistycznym próbą ujęcia dziejów cesarstwa chińskiego, no po dzień dzisiejszy nie została na język polski przetłumaczona. Jest to no, wielka szkoda tak naprawdę tutaj dla polskiego czytelnika. Drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o książki, które chciałem dzisiaj Państwu polecić. Tak na koniec chciałbym się jeszcze zwrócić do Państwa w jednej kwestii. Mianowicie od jakiegoś czasu myślę o nagraniu formatu o charakterze Q&A. Także jeśli macie jakieś pytania dotyczące historii cesarstwa chińskiego, historii chińskiej myśli politycznej, a także pewnych wydarzeń, które mają miejsce w Chinach w ostatnim czasie, to serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań w komentarzach, również także na dwóch blogach, które prowadzę na Facebooku: Historia Dalekiego Wschodu, Geopolityka Dalekiego Wschodu. Jak się uzbiera, no powiedzmy, kilkanaście pytań, to wtedy ja taki format Q&A dla Państwa nagram. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to nagranie Państwa zainteresowało, że znaleźliście książki, które będą dla Was ciekawe. Bardzo dziękuję za lajki, za komentarze pozytywne, negatywne, neutralne. Jak mówię, każdy jest dla mnie cenny. No i polecam, że tak powiem, no kolejny odcinek mojego vloga, który myślę, no nagram na dniach, poświęcony właśnie publikacjom o charakterze anglojęzycznym. Serdecznie dziękuję za uwagę.